Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak czuje się piłkarz, który strzelił samobója? Albo dlaczego napastnik zmarnował szansę, bo zamiast podać drugiemu zawodnikowi piłkę, podjął decyzję i rozegrał akcję samemu? I co mają wspólnego gęsi lecące w kluczu z dzisiejszym tematem? Dowiesz się z dzisiejszego odcinka pod tytułem Granie do jednej bramki, rodzice jako jedna drużyna. Zapraszam. Pewnie nieraz czytając tę książkę zwróciłeś uwagę, że dużą część zawartych tu rad i zasad być może słyszałeś, być może znasz. Pewnie niejednokrotnie twoja żona również próbowała ci je przekazać. Gdybyśmy uważnie słuchali naszych żon, to pewnie mniej błędów byśmy popełniali, realizując nasze ojcowskie powołanie. Kobieta ma naprawdę wyjątkową intuicję i jest szczególnie wrażliwa na potrzeby swoich dzieci, przez nas często ignorowane. Granie do jednej bramki to trudna rzeczywistość w futbolu, jak i w małżeństwie. Pewnie niejednokrotnie chcielibyśmy być gwiazdami na boisku, strzelać bramki, robić spektakularne akcje i oczywiście przypisywać sobie zwycięstwo. Zapominając przy tym, że jesteśmy częścią drużyny, to dla niej wykonujemy ciężką pracę, razem jako rodzice odnosimy sukcesy i porażki. Bez świadomości, czym jest drużyna, w naszym przypadku małżeństwo, samemu nie odniesiemy zwycięstwa, zwłaszcza w wychowywaniu naszych dzieci. Może znasz z własnego podwórka sytuacje, w których próbujemy dzieci przyciągnąć na swoją stronę, nawet nieświadomie rywalizując z żoną. Albo kiedy sami prowadzimy dyskusje z dziećmi i przegrywamy na polu emocji, buntu i problemów, często sami wypadając z równowagi, pojawiają się emocje, brak kontroli. Może też być sytuacja, w których walczymy na dwa fronty. Z dziećmi, jednocześnie z żoną. No bo przecież kto jak kto, ale ja mam zawsze rację. Często, kiedy popełniamy błędy lub myślimy tylko o sobie, doprowadzamy do porażki. Porażka jest trudna i co do tego nie ma wątpliwości. Ale czy zastanawiałeś się, czemu trener nie zmienia piłkarza, kiedy strzeli bramkę samobójczą? Jeśli zawodnik bierze na serio to, co robi i nie jest w kryzysie, to prawdopodobieństwo, że popełni ponownie błąd, jest mniejsze. Wręcz przeciwnie, będzie bardziej skupiony, jego determinacja, wola walki sprawi, że będzie chciał udowodnić drużynie i sobie, że to jest jego miejsce, że potrafi grać w drużynie. Jeśli do tej pory odniosłeś porażkę na polu swojego ojcostwa, to nie musi oznaczać, że to jest koniec. Potraktuj ją jako element wzrostu. I po każdej trudnej sytuacji, podpowiada nam Maxwell, który jest autorem wielu książek o przywództwie, przeanalizuj, co było dobre, co było złe i co możesz poprawić. Dzięki temu sam stwierdzisz, że porażki mogą być dobrym narzędziem rozwoju. A co mają wspólnego gęsi z budowaniem zespołu? Może zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ptaki latają w kluczu? Według badań przeprowadzonych w londyńskim Royal Veterinary College, ptaki lecące w kluczu wytwarzają wiry brzegowe, podobne do tych generowanych przez samoloty. Powietrze rozciągają się wzdłuż całej formacji ptaków lecących w kluczu. Raz opada, raz się wznosi, a kolejne ptaki w kluczu starają się lecieć tak, by trafić na te powietrze, które się wznosi, jednocześnie unikając przy tym tego padającego. W tym celu każdy ptak leci pod kątem 45 stopni względem swojego poprzednika i stara się dopasować do jego tempa machania skrzydłami. Zysk z takiego sprytnego wykorzystania aerodynamiki w kluczu, na przykład 25 ptaków, pozwala zmniejszyć opór powietrza o około 65% i zwiększyć zasięg lotu aż o 71%. Dlaczego to jest takie ważne? Władimir Alenko, białoruski trener siatkarski, będący w Moskwie na spotkaniu biznesowym, przedstawił kiedyś własną filozofię budowania mistrzowskiego zespołu. Zasada ta może funkcjonować nie tylko w siatkarstwie, ale również możemy ją zastosować w życiu. Wyciągnął on wnioski, że pierwsze trzy ptaki robią taki podmuch powietrza, że tym z tyłu leci się o wiele lepiej, łatwiej. Kiedy te trzy się już zmęczą, to robią miejsce dla następnej pary i tak się zmieniają. Dlatego mogą pokonywać znacznie większe odległości niż lecieć samodzielnie. Jak ma nam to pomóc w naszym małżeństwie? Czasami rozgrywamy sytuacje z naszymi dziećmi i w trudnych momentach, kiedy sami tracimy siły, pojawiają się emocje.
to możemy dokonać zmiany. Możemy pozwolić, by to żona przejęła inicjatywę. I odwrotnie, kiedy żona traci cierpliwość, pojawiają się emocje, to ty możesz przejąć dalszy front i poprowadzić dyskusję, rozmowę z dziećmi. Dzięki temu szybko się nie wypalicie i będziecie mogli wzajemnie razem realizować wspólny cel, czyli dobro waszych dzieci. Zasada zmiany może być również dobrą formą edukacji, kiedy zaprosicie do tego wasze dzieci. My na przykład wykorzystujemy to przy codziennej modlitwie. Codziennie każdy z członków rodziny ją prowadzi. Wybiera formę i kolejność dziękczynienia. Kto po kim opowiada o tym, za co chciałby podziękować. I każdy otrzymuje szansę, by uczyć się przywództwa. Ta zasada dla dzieci jest ważna, bo starsze dziecko zbyt szybko nie jest obciążone nadmierną odpowiedzialnością, a młodsze zapraszane do brania odpowiedzialności. Można to również wykorzystywać do planowania wycieczek lub na przykład, kiedy spędzacie wspólnie razem czas. Autor książki Odważny Ojciec podkreśla, nie ma rodzicielstwa bez partnerstwa i nie ma partnerstwa bez jedności. Życzę Wam zwycięskich meczy, jak najmniej samobójczych bramek, indywidualnych akcji. Nawet jeśli się zdarzą, porażki też są dobre. Pamiętaj, by zwrócić uwagę na to, co było dobre, co złe i co możesz zmienić. Dolecicie dalej, jak będziecie pamiętać o zmianach. Zwyciężajcie jako jedna drużyna, zapraszając do niej swoje dzieci, ucząc się wzajemnego szacunku, jedności i miłości. Dalekich lotów!